Piotrku, proszę. Przepraszam bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę przed taką liczną gromadą, tutaj można powiedzieć tak ogólnikowo, prawda, spotkać się i swoje... Nie byłbym w stanie wszystkiego tutaj w tych paru, nawet i kilkunastu godzinach opowiedzieć. To jest olbrzymi materiał. Jakby nie było, rozpocząłem walkę od 1939 roku, mając 16 lat, będąc jako harcerz, a więc 1939 rok harcerstwo zapisało się Złotymi Włoskami w swoich działaniach. I również na Kresach, ponieważ ja urodziłem się na Kresach. Oczywiście cały czas nie mieszkałem, bo mój ojciec był jako kolejarz. Kolejarze przerzucali w różne miejscowości, przenoszeni byli, a więc ja z ojcem, z całą rodziną również. Przede wszystkim w Lidzie. Byłem urodzony w Lidzie. Województwo to jest Nowogródzkie. Lida, proszę Państwa, miasto powiatowe, ale dwukrotnie większe było od wojewódzkiego miasta Nowogródek. Tylko Nowogródek był miastem historycznym, więc z tego względu był wojewódzkim miastem. Z tej Lidy ojca przenieśli do Rokitna Wołyńskiego. Tam, mając 7 lat, przenieśli znowu z kolei w Lubelskie do Zwierzyńca nad Wieprzem pod Zamość. Tam poznałem już swoich kolegów. Tam też to samo uczęszczałem do szkoły podstawowej. Ci wszyscy moi koledzy, później się dowiedziałem, że byli również w oddziałach Armii Krajowej. Dość dużo zginęło w tych obławach niemieckich. A wiadomo, jakie były olbrzymie obławy niemieckie na terenie Lubelszczyzny. Z Lubelszczyzny ojca znowuż przenieśli tutaj do Jędrzejowa Kieleckiego. I tutaj w 1937 roku rozpocząłem pobierać naukę w gimnazjum. Tylko usiądźmy lepiej, zasiedzący, ponieważ nie. Przez 7 miesięcy torturowali później, także mniej więcej stójki te były przede wszystkim. Nie potrafię mówić tak na siedzący. Więc z Jędrzejowa w 1938 roku ojca przenieśli pod Nowogródek na kolej. Ponieważ ja uczęszczałem do gimnazjum, tam w Nowojelni nie było gimnazjum, więc ja rozpocząłem to dalej studiować. Studiowałem, uczyłem się w tym gimnazjum w Lidzie imieniem Chodkiewicza. I tam mnie wojna zastała. Oczywiście należałem do harcerstwa. W 1939 roku harcmistrz Michniewski, co był kierownik szkoły, zaczął tworzyć Balon Harcerzy Frontowy. Otrzymał od harcmistrza z Wilna, że będzie tworzony ten Balon Harcerzy Frontowy. Oczywiście nie chcieli mnie przyjąć z uwagi na to, że miałem niepełne jeszcze 17 lat, więc a byłem uparty. Koniecznie chciałem do tego wojska. Mało stąd, ale chciałem na froncie brać udział. I w ten czas taka była partia z tej strony, że Michniewicz i Marszewski, dwóch harcmistrzów, widzieli, że ojciec ani matka nie wyrażą zgody. Jak dostaniesz zgodę od rodziców na piśmie, to piszemy ciebie na listy i będziesz z tym. Oczywiście w międzyczasie nasz chłopiec był na obozie w sierpniu, a wojna wybuchła 1 września, więc my wszyscy już pełniliśmy na punktach obserwacyjnych przeciwlotniczych, punktach już pracowaliśmy.
Także byliśmy jednocześnie, tak jak gdybyśmy byli zmobilizowani. Przy wielkich trudach od matki, matka wyraziła zgodę na piśmie. Wzięłem matkę z sobą, powiedziałem, że mi Niemcy będzie myślał, że ja podrobiłem. Niestety, matka potwierdziła, że faktycznie wyraziła zgodę. Dla mnie wielką tragedią było po kilkunastu latach, kiedy się znalazłem później tutaj i byłem aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Krakowie. Odbywałem później karę w Gdańsku i tam sądzony, i tam skazany, kiedy sędzia zażądał mi kary śmierci. Matka w ten czas łzy pokazały się, że ja tam podpisała w ten czas jako robotnikowi zgodę, żebym poszedł na front, a tutaj za co skazuje żąda kary śmierci. Dla mnie to było. Śmiałem się. Sędzia pyta się, dlaczego ja się śmieję. Bo sądzicie człowieka niewinnego. Ale wracając właśnie w ten czas, jako harcerz, przeszliśmy przez szkolenie sanitarne. No, wręczano nam, już wyznaczono, gdzie mamy maszerować w kierunku frontu. Szkolenia w międzyczasie były wojskowe. Na raz przychodzi wiadomość, że, bo to było 17 września, bolszewicy przekroczyli granicę. Byłem w ten czas osłupiały, potępiały. Nie wiedziałem, co z sobą robić. Wybiegłem na ulicę. Żądałem broni, tam pozabierano tą broń. Chciałem, żeby opór stawiać w ulicie, żeby organizować. Niestety popłoch olbrzymi, jak widziałem, że policja ucieka, wszyscy uciekają w kierunku Wilna, Grodna. Nie wiem, w ten czas Sowieci uderzyli tymi swoimi czołgami, prawda, otoczyli Lidę ze wszystkich stron, także nie było żadnych szans. Myśmy, nasza drużyna udała się w kierunku Grodna, ale nie doszliśmy, bo już bandy sowieckie, tak zwane te komunistyczne, już wyłapywali nawet żołnierzy, jeżeli z bronią, to na miejscu rozstrzeliwali. Nie wojsko jeszcze sowieckie, tylko bandy. Wojsko do Lidy wkroczyło sowieckie 19 września. Jak zobaczyłem to wojsko i porównałem do naszego wojska, to powiem tak szczerze i dzisiaj, wcale bym się nie mylił, byśmy chyba bolszewików, gdyby nie wojna z Niemcami, to byśmy się bardziej szybciej znaleźli pod Moskwą jak Niemcy. I interesowałem się wtedy z tymi czołgami, odszedłem, wyszedł taki żołnierz sowiecki, oglądał się parę razy naokoło i mówi tak do nas: ja jestem Polak z Mińska. Myśmy na was czekali 20 lat, że wy do nas przyjdziecie. Tymczasem myśmy przyszli. To świadczył, jaki duch był w tej armii sowieckiej w ten czas. Zobaczyłem ich uzbrojenie, karabiny na, po prostu na sznurkach. Owszem, czołgi mieli, ale te czołgi daleko by nie zaszli, bo co chwila to im się psuły te czołgi. To dzisiaj się mówi, jaka potęga wróciła. Nie było rozkazu przeciw Grodno, zaczęło się bronić. I właśnie harcerzy tam rozkrzyżowano na czołgach i zmuszono w ten czas do poddania się. 5 czołgów zostało sowieckich zniszczonych przez harcerzy i przez znajdujące się tam. W ogóle. Ale na ogół, pomimo że Sowieci wkroczyli do nas, to duch jednak nie upadł. Zaczęła się organizacja tworzyć. Kiedy wyszedłem 15 października z kościoła Pijaru, obecnie
ten kościół jest jako prawosławny kościół. Więc podszedł do mnie drużynowy Maszewski, każdy właśnie podszedł. Daje mi 2 tygodnie do namysłu, czy ja wyrażę zgodę do przystąpienia do organizacji. Ja mam 2 tygodnie czekać? Proszę już, w tej chwili. No i dostałem w ten czas organizacja inaczej wygląda. W tym czas zaczęły się tworzyć tak zwane piątki. Więc dostałem polecenie stworzyć organizacyjną piątkę, a piątki tworzył znowu następną piątkę. To z nielicznych piątek moja piątka tylko przetrwała. W Sowiecie w 1941 roku zostali zaatakowani przez Niemców. Po wkroczeniu to nasza piątka już rozpoczęła przeciwko Niemcom. Nie było możliwości, ale spotkaliśmy już naszego porucznika Sybiraka, pseudonim oczywiście Sybirak. To był oficer saper i w ten czas zaczęliśmy chodzić na tory i wysadzać pociągi. Ale to była konspiracja. Nie było oddziałów licznych. Dopiero było zabronione, żeby tworzyć oddziały, żeby to. A te prace, jakie myśmy wykonywali, wysadzaliśmy pociągi, czy też piłowaliśmy słupy telefoniczne, to tylko było wszystko. Myśmy musieli rozmawiać po rosyjsku, w mundurach rosyjskich, a żeby było na Rosjan to, a nie na Polaków. I w to wszystko oczywiście wierzyli. Dla mnie było trudnością co do opanowania tego języka rosyjskiego, bo tam miejscowi, którzy w dalszym ciągu już od urodzenia, to mieli tą gwarę, prawda, białoruską, znali to częściowo i rosyjski ten język, natomiast dla mnie było, bo ja tutaj przeważnie mieszkałem w centralnej Polsce, ale na głos zacząłem się uczyć. A jak przychodziło się do wsi, to musiałem niemego. Było dla mnie o tyle udawać się niemego, że tylko jestem jako żołnierz. No i wtedy dla mnie było przykre, że społeczeństwo było jednak tam polskie. 80% Polaków. I wchodziło się do domu i nie wolno nam było po polsku mówić, żeby jednak Niemcy się o tym nie dowiedzieli, że jakaś grupa, która działa i wysadza te pory. W ten czas widziałem z jaką wrogością na nas. Ludność patrzyła, że bolszewicy tutaj się rządzą 8 lat. I tak było do 1943 roku. Ja byłem na placówce Bieńkiewicza. Naraz przyjechał szef sztabu okręgu nowogródzkiego, bo okręg nowogródzki mieścił się w Lidzie. Sawa, pseudo-Sawa. Wezwano mnie, a już wiele osób z miasta ukrywało się na tej placówce. Między innymi ja ukrywałem się. Ukrywałem się z tego względu, bo mogłem jeszcze działać w Lidzie, ale wydarzył się taki wypadek, mianowicie, że będąc, bo na zabawy chodziliśmy jako młodzi w straży pożarnej, i taki jeden z kolegów, moich starszych kolegów, później się okazał gestapowcem, uderzył młodszego kolegę w twarz, pobił. Ja mówię, nie sztuka bić słabszego, ale przynajmniej, żebyś też jakiegoś mocniejszego uderzył, spróbowaliby. On wtedy rzucił się na mnie. Ponieważ byłem szybszy, przyłożyłem, przykleił się do ściany, odskoczył od tej ściany, rzucił się jemu drugi raz i w ten czas koledzy, bije Niemca. W ten czas dopiero koledzy zorientowali się, z kim mają do czynienia.
Oczywiście ja już nie miałem co w mieście robić i w ten czas już na stałe poszedłem w teren, to znaczy do tej wsi, tam gdzie znajdowała się nasza placówka organizacyjna. Na początku 1943 roku, właśnie jak wspomniałem, przyszedł Sława, wezwano mnie i pokazuję mu tego gościa, który miał wtedy takich 30 lat. Mówi, przedstawiam tobie tutaj porucznika, pójdziecie organizować w teren oddział zbrojny, a więc będziecie bez przerwy już na żadnych placówkach, tylko będziecie bez przerwy w terenie. Ja mówię, ja z panem porucznikiem nie pójdę, bo już jedna z grup poszła i tam moi koledzy poszli za Niemen też, jako czynny oddział, więc chciałbym z nim. Człowiek tak nie miał nad sobą dyscypliny wojskowej, więc mógł swoje uwagi, a on mówi, nie, jednak ujdziecie. Wtedy ten porucznik wstaje, podnosi się, bo siedział, podchodzi do mnie, klepnął, słuchaj, chodź, idziemy, tworzymy oddział. Stworzymy oddział, naprawdę. Spojrzałem w jego niebieskie te oczy, takie łagodne, takie na przyjacielski. Mówi, a z panem to pójdę. No i oczywiście od razu tam w gospodarstwie był magazyn broni, było kilkanaście karabinów tam, więc jeden z tych karabinów ja otrzymałem, amunicję dostałem. No i już w mundur ubrałem się wojskowy polski, on mówi, ale żadnej dystrykcji, nic, nie masz nic wierzyć, bo będziesz jeszcze w dalszym ciągu działał jako partyzan sowiecki, bo nas za mało jest. No i jeszcze tego samego wieczora wyruszyło nas dwóch. Doszliśmy do Paszkiewicz, tam w jednej wsi, za Dzitwę, za rzekę taką. I na drugi, już mnie ten gospodarz, panie, niech pan uważa, pan sobie powiesił karabin tutaj na ścianę, położył się spać, a pan wie o tym. W dzień, niedaleko tutaj miasteczko Radomiec, 17 km, patrole policyjne przyjeżdżają, żandarmeria. No to przecież zdąży ten karabin zdjąć i bronić się, wyjdzie. No uważaj pan, bo znowuż pan śpi, a w nocy też przychodzą bandy sowieckie, rabunkowe. Bandy żydowskie też razem z nimi. Tu proszę nie myśleć, że jestem jakiś antysemita, ale mówię to, co faktycznie było. A żydowskie bandy przychodziły, to mało tego. Jak ktoś nie dał, to nawet zamordowali. No, zaczął nawet ostrożniejszy być w ten czas. Po pewnym czasie coś było. Po 5 dniach patrzę znowuż. Doszło do nas trzech, to znaczy nas dwóch, już pięciu było. Widocznie dowódca już miał z inną organizacją tam też kontakt. Wymaszerowaliśmy z tej miejscowości i na drodze spotykamy już oddział, który przyszedł na spotkanie w ilości 10 osób. Ten oddział już był uzbrojony w dwa karabiny maszynowe, wszyscy broń mieli i krótko nawet broń mieli, ale amunicji niestety było bardzo mało. Rozpoczęliśmy działać jako partyzanci, ale nas rozszyfrowali szybko, że nie jesteśmy tym sowieckim, pomimo żeśmy rozmawiali tylko po rosyjsku. Na 3 maja 1943 roku oficjalnie wyszliśmy jako oddział polski. Już nas było w ten czas 36. Bardzo szybko oddział w oczach, dosłownie każdego dnia masę ochotników. Nie mogliśmy przyjmować. A muszę powiedzieć jedno, że z naszej grupy powstał później
do 1944 roku, do 17 lipca 1944 już był batalion liczący około 900 ludzi. Były trzy kompanie pełne, nawet ponad stan. Mieliśmy już 57 ręcznych karabinów maszynowych, 10 CKM-ów mieliśmy, mieliśmy moździerz zdobyty na Niemcach. Właśnie tą ilością już żeśmy zaczęli akcję. Akcje poważne. Brakowało nam, mieliśmy tą broń zdobyczną, ale brakowało nam oczywiście amunicji. Jeszcze w 1943 roku, ja mówię o tej ilości około 900, to już był lipiec 1944. Natomiast cofnę się do sierpnia 1943. Nastąpiła koncentracja wszystkich oddziałów naszych Polski nad Niemnem. W ten czas nas zgromadziło się tam w ten czas około 500. W ten czas na Libockiej Puszczy rozpoczęła się olbrzymia oblawa niemiecka. 6 dywizji niemieckich brało udział. To jest przeszło 60 tysięcy ludzi. Nasze oddziały na Libockiej, które stawiały opór, tam była też partyzantka sowiecka, obiecała wspólną akcję przeciwko Niemcom. Niestety, w nocy wycofali się i nasz batalion ten na Libockiej, który też liczył około 500 ludzi, proszę uważać, został przez to oblawę niesamowicie rozbity. Rozbity, więc część wycofała się na naszą stronę Niemna. My, widząc zagrożenie, bo 21 samolotów brało udział w akcji przeciwko naszym oddziałom niemieckich, więc zaczęliśmy marsz w kierunku Wilna. To odległość była od tego miejsca, od Niemna, gdzieś 150 km. Nie wiedzieliśmy oczywiście, idąc w kierunku Wilna, że weszliśmy niektóre miejscowości litewskie już nawet. Zatrzymaliśmy się w Pirasie, takiej wsi. Tam specjalnie zatrzymywaliśmy się w tych wrogich nam wsiach. Dlaczego? Bo widzieliśmy jedno, jak ktoś zdradzi, że jesteśmy w danej wsi, to będzie spalona wieś, nie polska, tylko litewska lub jakaś inna wieś, która nie miała narodowości polskiej. Ale właśnie ta Pilasa to się szczyciła tą największą wrogością. Wkroczyliśmy do tej Pilasy razem jako batalion już nadniemiecki, trzy kompanie, w ten czas patrole nasze konne objeżdżały całą tą miejscowość na przestrzeni. Niemcy dowiedzieli się w marszu, ale nie wiedzieli, że my idziemy na Pilasę. Ale obliczali wszystko, wiadomości, jakie otrzymywali od swoich szpiegów, to oceniano nas na 3000, bo my nie szliśmy, tylko myśmy szli jedną drogą, drugą drogą, grupami szliśmy, drużynami, plutonami. A więc wyglądało, że nas masa idzie. A więc nie mogli, bo Radun, który był najbliższym miasteczkiem, nie byłby w stanie stawić nam opór, czy też zaatakować nas. Dali znać, później żeśmy się dowiedzieli z wywiadu naszego. Niemcy dali do Lidy o samoloty. Tam ci odmówili, że samoloty poleciały na front. Niestety. Ale myśmy w sobotę, jak wspomniałem właśnie, przyszliśmy południe, odpoczynek, obstawione wieś. Nikt, kto wszedł, to już nie wyszedł. Były wszędzie warty,
patrole konne. Nie mogliśmy sobie odpocząć. Przyszła niedziela, w niedzielę rano dwie kompanie poszły do kościoła, trzecia kompania została w pogotowiu i tak po kościele w ten czas meldunki przyszły, że Niemcy się szykują w poszukiwaniu naszych grup, a nie wiedzieli, że my w Pielasie, więc chcieli olbrzymią oblawę zrobić. Myśmy wyruszyli, ale w kierunku uniknąć tej oblawy na Libockiej, wyruszyliśmy w kierunku Wilna. Zdziwieni jesteśmy, idziemy, chcemy wody, bo upał niesamowity, żeby wody ludzie nie dają. Panowie, co? Wody? Mleka! Wybatują, panowie, dzieci, to wino zdobywać. No, wino nie. Okazuje się, że druga oblawa litewsko-niemiecka szła właśnie od strony Wilna w kierunku na Litwę. Ale doszli do Bieniakoń, zawrócili, nie wiedząc o naszej grupie w ogóle, o naszych oddziałach. Zawrócili, tylko polapali wiele osób do wojska tego litewskiego lub na roboty do Niemiec. I my nie wiedząc, im po piętach deptaliśmy. I ludzie myśleli, że my ich pędzimy tak, że idziemy już, że zdobędziemy Wilno. Oczywiście, żeśmy od razu, jak ta wiadomość do nas dotarła, że tak, Niemcy wycofują się, ale nie z powodu naszej bytności. Zmieniliśmy kierunek marszu i skręciliśmy na Puszczę Rudnicką. Puszcza Rudnicka blisko jest właśnie Wilna. Wilna między Wilnem a Grodnem. I tam nam już bezpiecznie było przy tej puszczy. Tam ludność bardzo nas przyjęła, serdecznie przyjęła. Tymczasem Niemcy myślą, że my jesteśmy w dalszym ciągu w Pielasie. Nie. Chyba to był ksiądz albo nauczyciel. Nie chcę być w 100%, bo kiedy myśmy zdjęli już warty, nasza kompania jako osłonowa ostatnia wychodziła, to warty już zdjęte były i ten ksiądz, Litwin oczywiście, powiadomił Niemców. My już daleko byliśmy, kiedy nadleciał samolot, zobaczył jak raz litewskie małżeństwo, jakieś jechało kilkanaście furmanek do kościoła, bo to rozległa wieś była jakoś do ślubu i po tych furmankach zaczęli rzucać. Także część tej pielasy się spaliła. Z pretensjami Litwini do Niemców, że jak to my was informujemy, a wy zamiast partyzantów to nas tutaj bombardujecie. Ale od tamtego czasu do jakiejkolwiek wsi wchodziliśmy, bo my nie stacjonowaliśmy po lasach. My stacjonowaliśmy z początku to tak, na takich koloniach, a jak nas już grupa duża była, to myśmy stacjonowali. Zajęliśmy zawsze wieś, warty, nie wypuściliśmy nikogo, a wypuściliśmy. W ten czas warty ściągaliśmy, jak dalej maszerowaliśmy, a to była wielka tajemnica, do jakiego punktu my dalej idziemy. I wracając właśnie w ten czas, kiedy doszliśmy do tej Puszczy Rudnickiej, naszą kompanią, to jak wspomniałem właśnie ten mój porucznik, o pseudonimie Krysia, Borysiewicz Jan dowodzi. Druga kompania, drugą kompanię dowodził pseudo Ragner Zajączkowski, a trzecią Kubuś, skoczek spadochronowy z Londynu dowodzi. I w jednym miejscu nie staliśmy, w trójkącie takim. Trzy wsie były zajęte przez nasze trzy kompanie. Także w razie czego
mieliśmy jeden drugiemu w razie czego pomóc. I tu nad ranem, znowuż niedziela, i zostaliśmy z nienacka. Kompania Kubusia zaatakowana. I przez kogo? Przez bandę bolszewicką, jakoby partyzantów sowieckich. Zobaczyli, że to Polacy stoją, a więc ustawili, mieli różnicę przeciwpancerną, tam mieli dość dobrze uzbrojeni byli. Myśleli, że rozbiją, a nie widzieli o tej sile, jaka faktycznie nasza jest. No i na warcie jak raz stał nasz żołnierz, kiedy oni serię puścili, nasz z karabinu maszynowego, jak ściął to całą obsługę tej różnicy przeciwpancernej. I nasi od razu ruszyli do kontrataku, rozbili tą bandę, także ani niestety. Ten Kubuś, kiedy poszli nasi na bagnety dosłownie, to w ten czas chce jeden z marynarzy, który w naszych szeregach był marynarz, chciał bagnetem, bolszewik podnosi ręce do góry, a ten Kubuś chwyta mu za karabin, obniżył mu, nie strzelaj, bierz do niewoli. A w ten czas ten bolszewik granat rzuca i oczywiście ten marynarz ginie. Ginie, raczej nie zginął w ten czas Kuby, bo zostaje ciężko ranny, ale niestety nie przeżył. Nie przeżył, także później Choryń, pseudo-Choryń objął dowództwo tego po tym Kubusie. Dowodził naszą grupą pseudo-Lech. Lech to wachmistrz, który był w oddziale Kuwali. On dowodził i później był też nadniemnym dowódcą całego zgrupowania nadniemieckiego do 1944 roku. I kiedy myśmy po tej walce, niestety nie mogliśmy, bo było w zamiarze opanować jedną miejscowość, gdzie Niemcy mieli olbrzymie ilości amunicji i broni, składy broni. Stamtąd wycofujemy się, idziemy na tereny nasze, to znaczy naszego dowódcy Krysi, drugiego batalionu. I w ten czas przychodzi do nas wiadomość. Wiadomość jaka? Że batalion Kmicica, wileński batalion nad Naroczą został podstępem rozbrojony przez Sowietów. 80 z tych ludzi naszego batalionu, który liczył ponad 280 ludzi, 80 ludzi rozstrzeliali w Sowiecie. Kmicica, porucznika, dosłownie zamordowali. O fakcie tym, to nawet jeszcze będąc teraz na filmie, jaki odbył się teraz uroczystości i w ogóle festiwal filmowy w Gdyni, to spotkałem się z sanitariuszką z tego batalionu, która przeżyła i żyje. Ponieważ ona, ten oddział, później objął dowództwo Łupaszy. Ale niestety cały sztab tego Micica został rozstrzelany przez Sowietów. Sądzili nasi z początku, że to tylko chwilowa jakaś taka, że dalej współpraca może być z Sowietami. Ale byli już nasi ostrożni. Ostrożni byli, uważali, na żadne porozumienia już nie wierzyli. Łupaszko szedł na odsiecz i miał odbyć, bo Kubuś, nie Kubuś, tylko ten Brychczy, czyli Kmicic, miał przejść do objęcia dowództwa w sztabie wileńskim, a Łupaszko miał zostać tym dowódcą batalionu.
ale jak o tej tragedii się dowiedział, mając pod sobą tylko 50 ludzi, wycofał się. Zaczął podjazdową walkę, wtedy on rozpoczął tą podjazdową walkę, ażeby odbić naszych, a więc częściowo ci ludzie, którzy włączeni byli do sowieckiej partyzantki, ale bez broni, to w różny sposób uciekali. Uciekali, a niestety bardzo dużo zostało zamordowanych przez tych Sowietów. I tak od nas czasami ktoś chciał na urlop czy coś, to był puszczany, jeżeli to był na... było to bezpieczne, nie był zdeskonspirowany, więc mógł. I taki przypadek był, że jeden z żołnierzy szedł na urlop do domu. Znał te miejscowości wszystkie, więc szedł. Ale wiedział o tym niebezpieczeństwu, jakie czyhało na każdym kroku. I wchodzi do pewnego domu, naraz w tym domu siedzi trzech bolszewików. On wchodzi, był uzbrojony, z automatem miał pistolet przy sobie. Jak zobaczył, to ci poderwali się od razu i za broń. A mówi, on do nich po rusku, no będę po polsku tutaj mówił, nie po rusku, mówi, no towarzysze, zakurim, dajcie zakurić. I oni w ten czas odłożyli ręce od tej broni, to tam mieli przy sobie. I wtedy są zapis, torty, raz i trzech położył. Trzech położył, ale był zawsze u nas rozkaz jest taki, że jeśli kogokolwiek zabija, czy coś, należy dokumenty. I czy to było słuszne, czy nie, później wydał na to decyzję, później komenda okręgu i sąd na wojsko. I oczywiście patrzy, że jest torba oficerska przy jednym zabitym, aha, więc to był lejtnant oficer, więc za tą torbę. I co się okazuje? Ściśle tajny rozkaz. Tylko oficerowie dostali dowódcy grup sowieckich. Dowódcy, nie żołnierze, ani też jacyś podrzędni dowódcy tam niższych szczebli, tylko sami dowódcy. A więc 1 grudnia przystąpić, otworzyć te koperty, otworzyć, przeczytać i tam było co w tym rozkazie. Przystąpić do rozbrajania wszystkich legionistów, bo oni nas nazywali legionistami. Wszystkich oficerów rozstrzeliwać na miejscu, podoficerów też i opornych żołnierzy, którzy nie będą chcieli oddać broni, to też rozstrzeliwać lub też włączać do swoich szeregów. Proszę wyobrazić, w ten czas pogotowie było we wszystkich oddziałach naszych. Już oddziały działały nad Niemnem, pod Wilnem, koło Grodna działały nasze polskie oddziały. Wszyscy zostali powiadomieni. Tymczasem z Warszawy zaczęły się od tamtego czasu potyczki, walki. Zaczęliśmy się bronić, bo muszę powiedzieć, że Sowieci przewyższali wszędzie liczebnie nasze oddziały. Niestety nasi jednak odwagą, wyszkoleniem, jednak myśmy przewyższali pod każdym dniem. Także jak było nas nawet i 20, a bolszewików było 50, myśmy się nie bali. Bo myśmy szli naprawdę do walki. A oni raczej więcej do rabunku, aby przeżyć. Tak sami tworzyli wraz z tkami. Zresztą tam też działał ten, Państwo na pewno widzieliście może ten film, w telewizji był Bielskiego. To właśnie tam ten Bielski działał. Tylko niestety jego działalność była inna, aniżeli on się za takiego bohatera, jak on się podaje, czy podawał się. Tymczasem
te walki, to Sowieci rozgłosili, że my ich bijemy, że my walczymy, żadnej współpracy nie ma, oni chcą. I to nawet doszło do Londynu. Dostaliśmy rozkaz ścisły z Warszawy. My posyłamy kopię tą zdobyczną, co mieli z nami zrobić, jaki rozkaz. Warszawa z początku nie wierzyła. A jak dostali kopię, to uwierzyli. Ale Londyn bez względu na wszystko współpracować, nie dać się sprowokować. Jak się nie da sprowokować? Oni oczywiście zapraszają bez przerwy na odprawy naszych dowódców, tylko żaden dowódca by nie wyszedł z żywym. Posłaliśmy oryginalny ten rozkaz i dopiero Warszawa zrozumiała, więc wierzyli, że jesteśmy naprawdę na rozdrożu. Nie wiemy, nie widzieliśmy, co z nami zrobić. Tymczasem rozpoczęliśmy akcję już burzę na. Zaczęliśmy zdobywać. Zaczęliśmy oczyszczać teren z Niemców. Także zaczęły posterunki, wszystkie w miejscowościach mniejszych polikwidowaliśmy. Masę zdobywaliśmy. Ludzie masowo do nas przychodzili do oddziału. Teraz pierwsza akcja taka poważniejsza była naszego batalionu, naszego raczej oddziału, bo jeszcze wtedy kompania była, to była 1 grudnia zdobycie Ortskomendantury w Koleśnikach. Tam właśnie dowódca nie stał tak na ślepo swoich żołnierzy, bo dbał o życie, dbał o to, że każdy żołnierz to na cenę złota, jak się tu. Więc nie posyłał. Rozpracowywał zawsze, wywiadował. I wtedy do nas przyszedł jeden z partyzantów, Litwin. Raczej on się ukrywał od bandy tej sowieckiej, bo on tam w bandzie tej sowieckiej był, jako Litwin. Z początku nawet był na tu Niemców. Z tego posterunku Ortskomendantury właśnie on uciekł. A jeszcze o naszych oddziałach on nie słyszał i uciekł do tych oddziałów sowieckich w Puszczy Rudnickiej, bo oni w Puszczy siedzieli. Oni tak nie zajmowali wsi, jak myśmy zajmowali. Myśmy bronili ludzi od tych walk. I w ten czas on, będąc tam w tej puszczy, dowiaduje się, że jego ojca, bo on miał matkę Polkę, a ojca Litwina. To jemu zamordowali bolszewicy. I on w ten czas za swój ten karabin maszynowy RKM czeski, który miał w policji, z tym RKM-em zaczął chodzić sam. Bo mnie przeciwko sobie miał i Niemców, i bolszewików. My na to nie mogliśmy pozwolić, żeby jakiś ktoś chodził po naszym terenie uzbrojony, nie wiadomo, jakie miał zamiary. I on w końcu złożył do nas zawiadomienie takie, że on chce do nas przyłączyć. Dowódca nie chciał o tym słyszeć, bo nie chciał, żeby jakieś ofiary z naszej strony były. Ale ponieważ ludzie zagwarantowali, że można jemu, więc owszem, musiał oddać nam ten karabin maszynowy i był tylko w organizacji naszej na placówce. A więc placówka jemu gwarantowała bezpieczeństwo, trzymanie i był jako na placówce, jako rezerwa, ale do oddziału przyniknie. I on nam daje właśnie plan, jak zdobyć właśnie polską komendanturę. A więc batalionem nie jesteśmy w stanie, raczej kompanią nie jesteśmy w stanie zdobyć, bo tam 3 bunkry, odrutowane, cała rozkomendatura. Więc mieliśmy uderzyć na Litwinów w Koniawie.
Choniewo od komendatury tej w Koleśnika odległość gdzieś 20 km. Więc po otrzymaniu tych planów wszystkich, jakie ten policji nam nakreślił, decyduje się dowódca, że wyśle na ortskomendanturę trzech przebranych za chłopów. Ci wejdą do ortskomendantury i od razu otworzą z pistoletów ogień i wykończą tych Niemców co w ortskomendanturze. Ich tam miało być 18. Ale my pozorujemy w ten czas atak niby to na Koniawę, więc sześć tych Niemców dowiadujemy się z wywiadu, że Niemcy chcą skoncentrować i nam zasadzkę zrobić w tej Koniawie. My tymczasem idziemy na Koleśniki. Trzech tych miało pójść. No i kiedy był plan omawiany w jednym z budynków tam na wsi, to dowódca tylko bierze zawodowych podoficerów przedwojennych, że oni są najbardziej wyszkoleni. Bo muszę powiedzieć, że w naszej kompanii to 90% wszystko młodzież. Nikt nie przekraczał 21 lat. To tylko dowódca i szef sztabu, tylko i szef raczej gospodarczy. To oni mieli po 30 lat. Tak wszystko było młodsze. Więc wybiera, no i w trakcie omawiania brakuje. Ponieważ ja byłem przy sztabie, tak patrzę się, moje panie komendancie, to ja może się zgłoszę. No dobrze, a więc będziesz też w tej akcji brak ludzi. Jakie plany? Mianowicie ortskomendantura jest drutem naokoło. Budynek jest bale, między balami a ścianą piasek i bale. Także żadna kula na przeciwpancerna nie przebije nawet. Bunkier jeden z jednej strony, z drugiej trzy bunkry. A więc trzech ma wejść i tych tam będzie 10 tych Niemców, bo część pojechała w tym czasie na Koniawę, więc wystarczająco trzech. Nie będą brali do niewoli, tylko od razu strzelec. Oczywiście byli uzbrojeni wielostrzelowe te pistolety, granaty, po dwa granaty do kieszeni. To oni mieli. Na bunkry z zewnątrz jeszcze od drogi to można było pod obszarem mieć, więc kolega jest tam wyznaczony, który, ponieważ to 1 grudzień, już zima, jeszcze śniegu nie ma, ale już mrozy były, więc on w kożuchu. I ja jako drugi jestem też, ale mam automat PPD, czyli mniejsza PP-szka. Tylko to była Finka z tym automatem. No wszyscy tam poprzybierali się w swoim ubranie, a ja nie mam co na siebie narzucić. Dała mi gospodzia taki kożuszek, ale pod tym kożuszkiem przecież nie schowam. Ale nic ich nie obchodzi. Jak chcesz iść na akcję, to sam mam w głowę, jak ten automat masz schować. Więc patrzcie, worek ziemniaków jest, wysypuję gospodzie worek ziemniaków w kuchni, biorę ten worek, wkładam ten automat, pistolet tutaj na brzuch, zakładam, no jest kożuszek na siebie. Ale przy patrzeniu na te plany, jak patrzyłem i mniej więcej określał jak to, co, kiedy ma, który atakować, w jaki sposób, więc ja zadałem pytanie, panie komendancie, macie jakieś pytania? Wszyscy mówią, nie, no zawodowie, podoficerowie. Nie. A ja tak patrzę, mówię, panie komendancie, ja mam pytanie. No to jak to tak? Nie służył w wojsku, tu ma pytanie. Ja mówię, mam pytanie.
co mam robić, że ja wejdę, opanuję ten bunkier, który mam, ludzi mam mieć pod obstrzałem, nie dopuścić już tych Litwinów, czy Niemców naszych, co ja mam robić? Jeżeli tamci koledzy nie zastrzelą tych Niemców, a więc oni automatycznie oddzielą mnie. Ja jestem odcięty, bo jest, aż na tył muszę przyrosnąć. Nie zastanawia się dużo dowódca, bo dla niego myślę, co taki smarkacz, mówię, jak ty smarkaczu, boisz się, to wycofuj się z tej akcji. Oblałem się cały czerwony, byłem w wściekłości, zamurczałem pod nosem. Ja tobie pokażę. Inaczej tam nie wiem, zginę, ale nie wyjdę z dupy tego bunkra. Będę do końca utrzymał. No i jedziemy. Na pierwszej furmance jedzie jeden z karabiny maszynowych na koniec wsi, znaczy miasteczka, to było to miasteczko takie małe. Ma zatrzymać się na skrzyżowaniu dróg, umieścić karabin maszynowy w kuźni, bo tam kuźnia była. I podobnie w razie pomoc będzie szła niemiecka czy też litewska, od razu ostrzeleć, ażebyśmy i nas automatycznie też strzały uprzedzą. Drugi kolega miał tylko wysiąść, furmanka od furmanki miała w odległości 50 do 100 metrów, żeby nie zwrócić uwagi. Na furmance drugi kolega, który nie miał potrzeby drutów kolczastych przychodzić, bo przy drutach kolczastych był ten bunkier, a więc miał automat pod kożucha wyciągnąć i nie dopuścić Niemców. Na trzeciej furmance jechali ci trzej podoficerowie, oni mieli wejść do środka, no i wykonać to swoje zadanie. Na czwartej furmance na końcu ja jechałem, oczywiście furmankami tymi powozili gospodarze, którzy byli zaprzysiężeni już w naszej organizacji. To z piosów jedziemy. Ja byłem tak zafascynowany to, co ja mam zrobić, że nawet nie zauważyłem, więc podjeżdżam pod instrumentaturę, przekładam przez drabinę nogę, zeskakuję, a ten gospodarz, który powoził tą furmankę: słuchaj chłopcze, co ty robisz? Jak to co robisz? Idę zdobywać. Przyszli, zwariował, patrz. Wszyscy koledzy pojechali dalej, nawet jak zobaczyli te druty czterometrowe, kolczaste, to zrezygnowali. A ty chcesz? Co mnie obchodzą oni? Ja mam swoje zadanie. Wysiadam, biorę worek na plecy, ale tak niosę na plecach, żeby Niemcy nie... Bo widzą, przecież ja mam bęben na tym automacie. Jest 61 sztuk amunicji w tym bębnie. A więc odbija się. A więc idę, podchodzę, patrzę, że tam piasek jest, ale jest płytki pod piaskiem. A więc tutaj wejście jest. Podchodzę zdecydowanie, przekładam rękę za słupkę, odciągam, ale wchodzę do środka, ale zamykam w ten sposób, że nie odwracam się, bo by widzieli w tym worku, co ja dźwigam. Nie widzę Niemcy, a więc do okien Niemcy od razu, no to im czapkuję, krok zrobiłem, znowu czapkuję. No i widzę, że się śmieją, że o, chłopak jakiś wchodzi, niesie, później okazuje się, że myślę, że ja im niosę gęsi. No i tak doszedłem do tej ściany, gdzie ganek był i tam już okien nie było. A widziałem według planu, że tam za tym właśnie gankiem to mieści się ten bunkier. Rzucam się biegiem, zdejmuję właśnie w ten czas worek w biegu, a ćwiczyłem przez parę godzin, jak wyciągać worek do góry, z worka ten automat, uderzać prawą ręką w zamek i uderzyć lewą ręką po lufie. Powietrze przekręcał się,
i wtedy też już miałem zamek odciągnięty i do strzału. I tak było właśnie. Ja przyjechał, ale Niemiec, dowódca tej orskomendantury, zdziwił się, dlaczego ja nie wszedłem do ganku. A więc ja wybiega z pistoletem i tu w tym czasie widzi w powietrzu ten mój automat. Ja, pomimo że rozkaz był od razu strzelić, nie brać, jednak nie mogłem. To był mój pierwszy trup, jak się to mówi, taki bezpośredni. Więc krzyczę do niego chętę koch. I on za zbyt blisko mnie, a ja już miałem do niego wymierzony, tak? I on wtedy widzi, że z pistoletem nic chciał mnie chwycić, wtedy jest ja. Nogą w żołądek jego odskakuje i oddaje serię. Serię oddaje, on się chwyta za piersi, ale od zwrot robi już ranny. U mnie się zacina automat, to znaczy nie. Mechanicznie, że tam jakoś, tylko nabój był zamknięty, a więc mnie nie odbił. On w tymże czasie chce wpaść do ranny już do budynku. Ja wyrzucam amunicję, nawet i dobro może, tym zamkiem wyrzucam i wtedy jego doganiam w ganku, on odwraca się, ale on drzwi, żeby były do środka otwierane, to on by wpadł, ale on musiał na siebie. I ja wtedy już wymierzyłem do niego. Pociskam już ten czas seria druga. Już koledzy usłyszeli moje strzały i myśleli, że to po mnie, a więc pomścić. I zaczęli ostrzeliwać ten budynek. Ja tam nie zamknąłem, przymknąłem tylko tą furtkę, więc spadają. Ja ten przy drugiej serii pada ten Niemiec i zatarasował drzwi. Więc jak ja zobaczyłem już kolegów, widziałem, że ten już oczy już miał szklane, już prawie że nie żył, jeszcze ten kolega dobija, a ja biegnę na bunkier, skaczę od razu, patrzę do środka, czy jakieś wejścia mają dodatkowe i opanowują. Tymczasem za nogi tego Niemca odciągają granaty do środka, no i oczywiście Niemcy się poddają. Niemcy się poddają, nie. Wszystkie granaty, amunicja, broń, maszynowa broń, na te same nasze furmanki i biegnie z powrotem. Tym umówieni byliśmy w ten sposób, że kompania, która prowadzona przez poruczyka Krysię, miała po 15 minutach po naszej ataku pierwszym rozpocząć atak na tą osobę, wspomóc nam. Tymczasem widzą, że my biegniemy. Biegniemy, on chciał wrócić, że my uciekamy. A my mamy na furmankach Niemców, ten kolega, który dowodził sierżant, więc podbiega do dowódcy. Dowódca Pluton jeden na prawo, drugi na lewo, w trelierkę dopada. Co jest? A ten staje na baczność, jak on staje, to ja też biegnę, więc stanąłem też na baczność i melduję mu, panie komendancie, komendantura zdobyta, jeden zabity. A on myślał, że to nasz. Kto? Co? Ja? I ledwo, a był zmęczony tym biegiem, więc wydusił z siebie Niemiec. No, to gratuluję, masz stopień zatwierdzony sierżant. Bo jeszcze nie miał sierżanta zatwierdzonego. A ten mówi, panie komendancie, to nie moja zasługa. Tą całą akcję zrobił właśnie Rączy. Ja tak stoję na łaczność, podaje mi rękę, no to gratuluję. A ja tak tylko pomyślałem, pokazał tobie, co ten smarkacz potrafi. No i od tamtego czasu oczywiście ze mną się zaczął liczyć inaczej. Nawet wszystkie jakieś plany czy coś, to ja brałem udział. No i później następna akcja taka poważniejsza, to była na Sylwester.
kiedy już 44 rok dochodził, myśmy zajęli tam dwie wsie, bo już nas było ponad 200 ludzi. No i ja mówię, panie komendancie, a ponieważ w sztabie wtedy byłem, żadnych przydziałów, nie było lekarza, ja kurs przeszedłem sanitarny w harcerstwie, wszystkich rannych to ja opatrywałem. I proszę uważać, żadne rany z mojej ręki nie umarły. Wszyscy byli, nawet poważnie ranni byli, wyleczyli się. I w ten czas ja mówię, panie komendancie, nadchodziły bardzo złe wiadomości. Niemcy za wszelką cenę oczyścić teren poza linią frontową, a więc szykowali się do odwrotu. I w ten czas ja mówię, panie komendancie, daj mi pan 30 ludzi, ja pójdę w miasteczko, tutaj Raduń jest niedaleko, 15 kilometrów, to pójdę. Sprowokuję ich, że niby to atakować, przecież dwoma karabinami maszynowymi to nic nie dam, to tylko ostrzelam, a oni zamiast świętować sobie przy stolach, to nie świętują w bunkrach. No, mówię, nie, nie pójdziesz, bo ich ostrzelasz, amunicji raz, że szkoda amunicji, a druga sprawa, będziesz wracał, ciebie zaatakuje bolszewicy, bo oni niby to nie współpracują, ale oni właściwie współpracują z tymi Niemcami. Bo nieoficjalnie, ale wszystko w ten sposób robią, żeby nasze oddziały były zlikwidowane tam. No to jak nie, to panie komendancie, daj mi pan zezwolenie, żebym ja poszedł do dowódcy tutaj placówki, on ma łaźnię, to przyda mi się wykonać. A no dobrze, i dał mi do osłony dwóch ludzi, pomimo, że to było tylko 300 metrów dla bezpieczeństwa. A więc świadczyło, jakie niebezpieczeństwo było w ogóle w terenie. No i tak poszliśmy. Tamci koledzy bardzo szybko się wykąpali, a ja odsiedziałem. Ich już nie było, odsiedziałem, bo to ta prymitywna taka łaźnia była. Paliło się pod piecem pełna kamieni, te kamienie wody w beczkach było i polewało się te kamienie rozpalone, jak się mówi, do czerwoności w cudzysłowie. I wtedy spara ta niesamowity gorącz. Gorąc taki był, że można, wieszaliśmy mundury, bieliznę swoją i wtedy te nasze insekty, które nas no tam gnieździły się w tym wszystkim, bo przecież to też trzeba wziąć pod uwagę, że było, się były zawsze wsiąły tymi wszami, niesamowicie zektar. No i ja jak tam zacząłem tracić przytomność, ich nie było, drzwi były uchylne, nie były zamknięte, więc wyciągałem się na tyle sił na śnieg, doszedłem do siebie. Z powrotem wpadłem, wziąłem swoje ubranie, włożyłem. No i wchodzę do gosposi tej, a tam kolega gra już na harmonii, bo grywał. Córka tego komendanta grała na gitarze i moi dwaj koledzy śpiewali i też i wesoło. Ta gosposia kubeł mleka. Już to były święta przecież, no to mlekiem tym mocno częstowałem i buleczką. Ja wszedłem, o, już kubel mleka już mi nalała gosposia. I tu naraz, kiedy tak ciepło i przyjemnie było, naraz wpada kolega Hucu, Zdanowicz nazwisko jego, mówi, rączy natychmiast do dowódcy. Wtedy właśnie zlekceważyłem, a dlaczego ja jeden mam, jak dwóch jeszcze ze mną przyszło, a oni co mają zostać, to buleczko mają się czynstować i mleczkę. Ale drugi raz jak przyjdzie, nie lekceważ, bo dwóchce się denerwuje. No to ja mówię, coś poważniejszego. No i natychmiast udałem się, przychodzę do tego
bo majątek był zajęty i wieś cała zajęta przez nas była. Ja do tego majątku patrzę, pod karabinem stoi jeden z kolegów, drugi stoi na warcie przed drzwiami dowódcy, żeby nikt nie słyszał jakie narady czy coś. A ten mówi, a co ty masz? W plecaku kamienie? A no, stoję za karę, bo dwie pęty kiełbasy ukradłem szefowi z taboru. I za to na dwie godziny dostał stójki. No, a drudzy koledzy, słuchaj, idziesz na akcję, jak mnie nie weźmiesz na akcję, bo wiedzieli, jak ja już szedłem, to znaczy jakaś akcja. No, faktycznie wchodzę, adiutant rzuca mundur niemiecki, czapkę, wkłada, ja się nie pytam, Boże, a jak Niemiec nie rozpoznany nie będzie. No ale mój dowódca do adiutanta, dobrze, dobrze, jeszcze ma czas na to. Słuchaj, jest akcja ma być. Z tej akcji ja mam rozkaz, żeby wytypować. Bo bym, jeżeli bez rozkazu, to ja bym właśnie nikogo bym nie typował na tą akcję. Bo to jest akcja, z której się nie wychodzi żyw. Czy się zgadzasz? Zgadzam się. Zgadza się, pamiętaj tylko o chodzic. Ja mówię tak, nie pytasz się, ja mówię obojętnie, aby walczyć. No to wybierz sobie 6 000, 7 000 ochotników. Ale muszą wszyscy wyrazić zgodę. Tylko ochotnicy. Ja mówię, panie komendancie, ja muszę wiedzieć, jaka to akcja. Bo jeden dobry jest w polu, drugi dobry jest w mieście. Ale ty tutaj o, w kącie, bo to było ciemno, w chałupie przecież nie było tam wtedy elektryczności w ogóle. Łuczyło czasami w ścianę wbite, było i paliło się, tym oświetlane były pomieszczenia. Więc jak mi powiedział, tutaj jest kolega, który musi iść, czy ty chcesz, czy nie. Ja patrzę, Fred, jego bez pseudonim. Ja mówię, panie komendancie, właśnie o nim myślałem. Tak. A muszę parę słów powiedzieć o tym właściwie, dlaczego jego. O nim myślałem i dowódcą. Otóż on miał ojca, matkę. On, matkę miał Polkę, a ojca miał Niemca. Był właścicielem elektrowni, ojciec, w Licie. Tuż przed wojną zabrali mu Polacy tę elektrownię. On jako Niemiec zabrał syna i wyjechał do Niemiec. Tuż przed wojną jeszcze. On w ten czas od nas był starszy o jakieś 2 lata. Był w Niemczech. Matka nie zgodziła się do Niemiec pojechać i została w Licie. Tymczasem nadszedł, on w 1939 roku zmobilizowany był do wojska, ale jeszcze na front nie poszedł, bo był szkolony na Rybek Nowych. I w ten czas, kiedy już Niemcy uderzyli na Rosję, to on już był w szeregach Luftwaffe, to znaczy w lotnictwie był i był skierowany aż pod Moskwę. Opowiadał nam te wszystkie zdarzenia, co jak jest. I przyjechał ojciec, jakiemu umarł tam w Niemczech, to on przyjechał do matki z frontu. Ale wiedział już, że nasze oddziały działają. Ponieważ on był Lidzianinem i w Lidzie też się urodził. A więc kolegów chciał koniecznie do partyzantki. Bo Niemcy wiedzieli, jak przez Lidę przyjeżdżali dalej na front, Niemcy to się wszyscy żegnali. Lida dla nich to była, jak się tu mówi, grób, bo masę pociągów leciało w powietrze. I w ten czas właśnie on przyjechał i kolegów miał bardzo dużo, ale nikt z kolegów nie zdradził, że są w organizacji. I on się nie dowiedział, on musiał wracać po urlopie, ale po pewnym czasie drugi raz przyjeżdża i któryś z kolegów
jego po prostu zapoznał, gdzie, co, jak. Jak się dowiedział, to on wyruszył. I nawet wziął z sobą jakiegoś Niemca, hrabiego, który też dezercję popełnił. I obaj dostali się na wsi. Ja w tym że czasie nawet były różne rzeczy, czasami to nie jest zdrajcą nawet. Była mowa nawet jego rozbroić i wykonać wybór. Ja przypadkowo się znalazłem w ten czas, bo to było wrzesień 43. Mówię, panie, po co jego rozstrzeliwać? Przecież on jak w czynnych oddziałach jest, to my dzisiaj tu, jutro tam. Jest na oku nas wszystkich. I dlatego jego jako pierwszego do sprawdzenia to był w akcji na tą oskrojoną turę. Faktycznie, że nie wykonał tak, ale uczciwie powiedział kto, co, jakie, kto, jakie zasługi. Także, a był dobrze wyszkolony, to wiele cech, wiele walk, jak się to należy zachować podczas zapoznania broni niemieckiej, którą myśmy zdobywali masowo, więc on tu szkolił. I jego oczywiście z uwagi na znajomość języka niemieckiego, to zdecydował się na tą akcję, powiedział do mnie wtedy dowódca, zdobyć, rozbić więzienie w Lidzie. Ja sobie zdawałem, zastanowiłem się. Przecież to nie do przekroczenia, 6 metrów w niektórych miejscach mury, naokoło mury są. Masę wojska, to ja później się dowiedziałem, kiedy już zdecydowanie szliśmy na akcję, że w Lidzie stacjonuje w mieście 10 tysięcy wojska, ponad 10 tysięcy żandarmerii, policji i wojska. Samego więzienia, a nie myślę tak, co mam się martwić. Od tego mamy wywiad. Wywiad musi nam dać materiały wszystkie. A więc wywiad stwierdził, że więzienia pilnujesz 300 Ukraińców, na zewnątrz oczywiście. Na zewnątrz skoszarowanych do pilnowania więzienia jest 60 Niemców. Naokoło więzienia przychodzi co 20 minut od bramki do bramki przychodzi na zewnątrz 18 ludzi, Niemców, patrol, a w środku więzienia pilnuje 10 strażników, którzy z tych 10, dwóch, już nie na zwyżkach, bo to noc, to nic by ich tak nie widzieli, przyciemnienie jest, przyćwy lotnicze, więc oni tylko po placu, więziennym środku. No i reszta na wartowni. Nie licząc oczywiście naczelnik. Nazywał się Bittner, ten naczelnik tego więzienia. Do więzienia nie moglibyśmy wejść tak, nawet gdybyśmy mieli klucze. Dlaczego? Bo tylko otwierane były od środka. A więc otwór był tylko od środka. Obojętnie, czy naczelnik, czy nawet i oficer jakikolwiek chciał się dostać, to musiał strażnik od środka otworzyć. A więc tu należało mieć wtyczkę w więzieniu. Osobę tą jako strażnik, który nam dopomoże, żebyśmy mogli otworzyć. Nie będę się rozpisywał bardzo dużo, bo dlatego, że szczegóły to akcja bardzo szeroko opisana i zresztą nie tylko opisana, ale opowiedzieć to naprawdę to dużo czasu. Bo jak siedziałem w więzieniu, to admirałowi, naczelnemu dowódcy floty, jak opowiadałem, to nam zajęło 3 dni. Tylko jedno powiem, proszę Państwa, na YouTube, że my to więzienie rozbiliśmy. W jaki sposób? Wtyczkę mieliśmy w środku, Królew się nazywał. Naczelnika nie mieliśmy, nie chcieliśmy zabijać z tego względu, że był ludzki. A dlaczego ludzki? Bo rok wcześniej jako zakładników wzięto 10 księży gestapo aresztowanych. Nie lidzkie gestapo, tylko
z Baranowic. I kiedy aresztowali tych 10 księży, oczywiście znam wszystkie nazwiska tych księży, to ten naczelnik wezwał wszystkich tych księży przed świętami Bożego Narodzenia i powiedział w ten sposób, który by to z Polaków tak powiedział, wtedy gdyby był naczelnikiem, wątpię. A on powiedział, proszę, chcę wam zaproponować, że zwolnię was z tego, ażebyście poszli i odprawili mszę świętą w czasie świąt swoim parafianom. Ale dajcie mi słowo honoru tylko, że wrócicie. I oni zapewnili. I oni zostali zwolnieni. To znaczy wypuszczeni na ten czas. Oczywiście wrócili, wszyscy prawie, że wrócili po trzech królach, a więc proszę wyobrazić, ile czasu. Niestety, po pół roku, kiedy oni wrócili, myśmy mówiliśmy, żeby nie dotrzymali tego słowa. Jednak oni dotrzymali, wrócili. Po pół roku gestapo przyjechało właśnie z Baranowic, Nielickie, wszystkich rozstrzelano. Wszystkich rozstrzelano tych księży. My oczywiście w nocy potajemnie nasi ludzie odkopali i właściwie pochowali tak. I dlatego nie chcieliśmy tego naczelnika zabijać, a celnie strzelał. Potrafił postawić człowieka naokoło strzelać i mówi, ja nie trafię jego. A więc celnie strzelał. A więc na niego myśmy posłali dwóch. Żeby w razie czego, jak on obudzi się nad wartownią, spał w pokoju, to jego ogłuszyć. A następna sprawa, to represji nie było, bo byłoby represji, byłoby za niego, za śmierć. A nas trzech poszło na 10. Nie wolno nam było strzelać. Wszystko na białą broń. Mieliśmy rozkaz tylko wziąć ich, związać, zakneblować. Nas trzech poszło na tą wartownię. Ta wartownia gwarantowała, zdobycie gwarantowała sukces już właściwie w 90%. Ale trzeba było tak zgrać, żeby tych dwóch strażników, którzy do nas trzech, których szło właśnie jako pierwszy, gdybym wybiegł na plac, a na placu oni nie zeszliby na zmianę, to krzyknąłby, to alarm byłby już na całe więzienie. I w ten czas musieliśmy zgrać to. W tymże czasie Niemcy zorientowali się, że Polak jest tym strażnikiem. Tego z Polaka biorą z tego więzienia do służby w mieście. A żeby nie był w tym więzieniu, króla został. To nam na rękę poszło. Później się okazuje. Myśmy musieli szukać drugiego i zwerbowaliśmy Białorusina Kruczko, o nazwisko Kruczko. Ale ten Białorusin, który mówił, że on jest Białorusinem tylko dlatego, bo później w Polsce dowiedziałem się, on na kolejnej góry zamieszkał, że to on był Polakiem. I on właściwie miał nam tą furtkę otworzyć. I on jemu żeśmy wywieźli dla bezpieczeństwa i naszego, bo on nie wiedział, jemu całą rodzinę nawieźć, zabezpieczyć i dla jego bezpieczeństwa. Także byliśmy pewni, że nie zdradzi. I on nam uchylił tą furtkę, znaczy z klucza tylko. Patrzyłem, jak przed siebie tylko przytulony do muru, za mną wszyscy koledzy stali, ja za automatem. Miałem 15-strzałowy pistolet w lewej ręce, a tutaj na pasie miałem ten automat i granaty, po dwa granaty w kieszeni i oczywiście czekałem. Patrzę, że
20 minut dochodzi, a jeszcze on nie może furtki nam, bo jeszcze ten, tych dwóch nie zeszło. Szepnął nam tylko, że nie wchodzić, a on tylko otworzy nam. Myśmy ryzykowali bardzo. I w ten czas spóźnili się ci Niemcy widocznie 2-3 minuty, także myśmy, ja tylko jak zorientowałem się, że plecy już tych dwóch wartowników wchodzą, a oni właśnie w błąd, wbrew regulaminu, oni powinni byli wymianę robić na placu, to nam byłoby bardzo trudno ich zaszachować. A tymczasem oni wchodzili, a z uwagi na mróz, a mróz był wtedy 24 stopnie minus, a więc tamci nie spieszyli się, żeby na plac wyjść, bo i tak, i tak mury są i są bezpieczne w środku. I tutaj właśnie ten błąd oni popełnili. I wtedy na trzech biegiem, także ja jak biegłem szybko, a byłem w ten czas wysportowany, bo byłem tym sportowcem, grałem w piłkę nożną, w szczepiorniach, w ogóle każdy sport dla mnie był używany, także wyrobiony byłem bardzo i w biegach byłem dobry. W ten czas pędzę, dopadam tego korytarza, chciałem oddech chwycić i w ten czas zacieczała mi wycieraczka pod nogami drewniana. Już nie było, a miałem w lewej ręce pistolet 15-strzałowy belgijkę. Prawie miałem ujęty ten automat na pasie, ale mogłem strzelać w razie czego, w ostateczności. I wpadam ręce do góry. Ja byłem przebrany za Niemca. Drugi kolega też, ten, który szedł później na cele odczytywać, tylko wolno nam było językiem rosyjskim po niemiecku. Ja znałem niemiecki, ponieważ w gimnazjum miałem naukę języka niemieckiego. U nas przed wojną niemiecki i francuski, więc ja byłem na niemiecki. Więc od razu moje pokazanie się na tej wartowni zelektryzowało ich wszystkich. Myślę, że faktycznie jakaś kontrol czy co, ale jak zorientowali się, że ja opuściłem ten automat, który w dalszym ciągu w ten sposób wisiał mnie, przerzuciłem do prawej ręki pistolet i lewą rękę, zerwałem telefon, no to zorientowali się. Kolega drugi nie znał języka niemieckiego, to po rosyjsku ruchy wier, tamten też to samo pomylił. Nie, ani ruki wier, tylko Heil Hitler krzyknął. To jeszcze bardziej byli zgłupieli. Ale jeden z tych właśnie, których wartowników zorientował się i za karabin chciał wystrzelić, nasz się rzuca i zaczyna się walka. Ja resztę trzymam na muszce wszystkich, tu walka, ale patrzę, naraz ten, jeden drugiemu wyrywa ten karabin, ale do spustu. Kiedy do spustu ten już sięgał tym palcem, krzyknął do wszystkich ręce do góry, po niemiecku oczywiście, i wtedy niby to na nich od razu z tą bronią, skok robię i mając pistolet w prawej ręce, wtedy z całej siły uderzam w tą rękę, przepołowiłem rękę temu strażnikowi, on opuszcza ten karabin, my odrzucamy ten karabin za drzwi, do sieni, reszta też to samo, karabiny od razu na plac wyrzucamy, no i ja wyciągam linki spadochronowe i wiążemy. Później musieliśmy rozwiązać ich wszystkich, bo musieliśmy, ponieważ więźniowie byli bez ubrań niektórzy, bo byli aresztowani niektórzy w jesieni, a więc zimowego nakrycia nie mieli. Więc mundury zdjęliśmy, tylko trzech wzięliśmy strażników tych jako zakładników, między innymi nasz, jedną naszą wtyczkę. I w ten czas zaczęli wypuszczać, proszę wyobrazić, że więźniowie, mój kolega z gimnazjum, naraz ja wychodzę, bo musieliśmy zasztyletować Surokina, Ukraińca, który w czasie śledztwa przy Niemcach to zdzierał skórę. Ja go później związałem,
On tak leżał półbokiem nawet na stole, bo spał, jak myśmy wskoczyli. I zaknęblowałem go, to jeszcze bronił się, więc wyciągnąłem bagnet, bo byłem też w razie czego biało broń, to bagnet. Wyciągnąłem, przyłożyłem mu do zębów, mówię, no to otworzył wat, jemu napchałem ręcznikiem dwumetrowym, taki chyba dla nich wszystkich ten ręcznik służył, obwiązałem naokoło, no i żeśmy bagnetem go przebili, także ale on zdążył wyrzucić dokumenty. Proszę wyobrazić, legitymacje dwie. Jedna legitymacja Gestapo, a druga legitymacja NKWD. A więc ile chciałby to. Myśmy tak zostawili. Ja wtedy wychodząc, już nie chciałem patrzeć na to wszystko, bo tam kryzono. Wychodzę na przed tą wartownię. Ten kolega mój, który był aresztowany z gimnazjum, Kupić się nazywał, później był rektorem na Uniwersytecie w Warszawie. Jak zobaczył mnie, proszę wyobrazić, że uwierzył, że jestem w służbie niemieckiej. Tak byłem przybrany. No i zaczął się chować za plecy. Dopiero kobieta jedna ze wsi, pani Adamowiczowa, ona jak zobaczyła mnie, panowie, to są nasi chłopcy. I tutaj szum. Więc musiałem wziąć znowu pistolet, wymierzyć. Mówię, będę strzelał. Gdzie to bym strzelał? Panowie, proszę państwa, nie myśleć, że myśmy całe miasto zdobyli. Nas kilku jest. Proszę się podporządkować. Nic z sobą nie brać. Mamy rozkaz was wypuścić i uciekać. Do rana byście wszyscy było, panie, wybiliby was Niemcy. Albo my wszyscy wyjdziemy, albo nas nie. Postanowiliśmy na własną rękę nie ratować swoje głowy, tylko ich wszystkich. I proszę wyobrazić, wyprowadziliśmy, doszliśmy tam do cmentarza, przez cmentarz przerzucaliśmy przez mur, to w tym miejscu mur był lodem jeszcze taki, leciały, to niektóre kobiety były bardzo pobite, to trzeba było dosłownie ręce składać i takie siodełka robić i przenieść ich przez ten mur. Tak doszliśmy później do drogi, doszliśmy do rzeczki, rzeczka Lidziejka z uwagi na torfowisko w ogóle w największe mrozy nie zamarzła, tylko z brzegu. I tam miała być klatka zrobiona przez konspirację. Klatki tej nie było. Deski leżały tylko. Wierzba była rzucona. Ta rzeczka nie była węższa chyba jak to pomieszczenie w szerokości, ale przeskoczyć trudno. Uwiązałem automat bardzo wysoko, biorę deskę, rzucam jedną, drugą deskę i robię trójskok. Odbijam się od deski i od brzegu padam do wody po pas. Ale za sobą przyciągam deski, jedną, drugą zamocowałem. Po drugiej stronie też to samo, koledzy na brzegu też. Dopiero wychodzę, to widziałem, że ja już nogi tracę. Tracę nogi, wziąłem za mur płaszcz, to ten niemiecki, to trzykrotnie tyle ważył już. Lód był na tym, mig, to wszystko masło. Położyłem się na znak, na tym śniegu tam, nogi do góry z tych cholek, tych saperek, wylałem wodę i całą noc, proszę wyobrazić, szedłem. Szedłem, później nas oddział już spotkał w terenie innego batalionu, nas przejął, nas wsadził już na sanie i 8 kilometrów przyszedł. Niestety, te 8 kilometrów dla mnie było zabójcze, bo wtedy właśnie te nogi moje to lodem objęte. I ja jak wszedłem do domu, do gospodarza, to już półprzytomny padłem na łóżko w poprzek. On mnie budzi, mówi, panie, pan mi zalejesz całą chałupę, bo pan się topisz tutaj, z pana cieknie, teraz ten lód. Ja
ja panu zdejmę buty. Ja mówię, nie dam rady. On zdjął buty, proszę ubrać ze skórą z nóg. I tak wieczorem już trzeba było dalej maszerować. On mi te buty tak wysuszył, tak, że jak gdyby w ogóle wody nie widziały te buty. Takie suchutkie, miękka skóra, wszystko na tłuście. Łzy mnie ciekły z oczu, z bólu. Ja biłem nogą w ścianę, za tył cholewy brałem, żeby na siłę włożyć te buty. Ale tyle sań nie było, żeby tych wszystkich ludzi przewieźć dalej. Dalej odbić jak najdalej od Lidy. Proszę powiedzieć, że przyjechaliśmy do widok rzeki Dzitwy i Niemna. Tam był już lud, bo to rzeki się z sobą łączyły, więc tam lud był bardzo cienki, więc musieliśmy konie wszystko zostawić. Dalej szedłem tak na szczurzu do samego rana. Powiem tak szczerze, płakałem w ten czas, ale z bólu. Doszliśmy do batalionu czwartego, nie nasz, przejął wszystkich ludzi. I ci wszyscy ludzie do końca wojny przeszli. Nas natomiast niestety zabrakło. Nas w tej chwili żyje tylko dwóch. Kolega w Gdańsku i ja tutaj. Przepraszam. Dokonywano obławy i jedna z takich obław skończyła się zasadzką, której pan pułkownik zastrzelił jednego z takich ważnych majora NKWD. I tylko tyle, za akcję na zdobycie więzienia w Gizie pan pułkownik został odznaczony najwyższym medalem za służby wojenne, Krzyżem Virtuti Militari. Więc chcę tylko jeszcze jedno powiedzieć. Pomimo mojej choroby, bo byłem później ciężko chory na płuca, znaczy na zapalenie płuc, to już trzeba było, jak myśmy wrócili 20 stycznia, to 30 stycznia następna akcja się szykowała na Chorodno, na umocnienia niemieckie tam. Tam stacjonowało, miało stanowić zaplecze armii niemieckiej, która miała chronić wycofujący się żołnierzy. I tam właśnie do tej akcji doszło i znowuż ja byłem jako przebraniu, żeby od środka Niemców wziąć. Tam też poszedłem, ale w policyjnym mundurze. Tam naszych jednak dwóch zginęło i to zginął ten właśnie Królak, który nam był to wtyczko właściwie w tym więzieniu. A ten Królak chciał mi się dokończyć, że jak tego przerzucili do miasta Lidy, to o tyle nam na rękę to było, ponieważ on nam podał hasło na tą noc. Na tą noc w czasie akcji na więzienia to hasło brzmiało Warszawa. Tych akcji jeszcze później ich było bardzo dużo. Dosyć później akcja Burza, na Wilno żeśmy wyruszyli i jak tu wspomniałem, 17 września nastąpiło rozbrojenie takie nas. 8 brygad wileńskich zostało rozbrojonych i 8 czy 9 batalionów nowogródzkich. Łącznie nas było na Wilno skoncentrowanych 15 tysięcy podzemnych uzbrojonych. I myśmy mieli tworzyć to 19 dywizję, która nie doszła do skutku, bo generał nasz został na spotkaniu z marszałkiem sowieckim aresztowany, a później naszych wszystkich dowódców aresztowali, za wyjątkiem z okręgu nowogródzkiego, którzy nie poszli na tą naradę. I w ten czas pod Gudelkami raczej
nam okrążyło, nas okrążyło parę dywizji sowieckich. Myśmy nadali radiostację dalekiego zasięgu. Zaznaczam, że tę radiostację to ja zdobyłem na Niemcach pod Lidą, 8 km. Przypadkowo nas dwóch patrol jechała, 7 niemieckich żołnierzy z Wehrmachtu oczywiście na patrol, bo oni się wycofywali już. I my byśmy byli zaskoczeni, a oni tym bardziej, jak zobaczyli polskie mundury. Ale myśmy byli szybsi w strzelaniu, także z tych 7 to 6 myśmy zdążyli zastrzelić, a jednego już ludzie dobili, bo on ranny wyskoczył z tego samochodu. I w tym samochodzie, który dostarczony przez nas został aż pod Wilno do komendy naszej głównej, to właśnie była radiostacja dalekiego zasięgu. I to radiostacją o tym, że my zostaliśmy okrążeni, co mamy robić, czy się przebijać siłą do Warszawy, czy też się poddać. Tylko Londyn dostał i Warszawa dostała do wiadomości, żadnych nam dyrektyw, żadnych rozkazów nie dali. A więc dowódca skoczył na pniaczek, koledzy, bo zaczęli samobójstwo popełniać. Nie strzelajcie, drugi raz bolszewicy na plecy nóż wbijają. I powstaliśmy później. Byliśmy tą armią. I jeszcze powstanie, jeszcze będzie Polska. I tak właśnie wszystkich skierowano, którzy się poddali do Kałuży i tam później nie złożyli oni przysięgi na wierność Armii Czerwonej, a więc zostali skierowani do wyrąbu lasu, do tych plagów. Ja natomiast, jak zobaczyłem, co się dzieje, podszedłem do fury amunicyjnej, wziąłem, zmieniłem, od kuzyna swego zabrałem MP niemiecki, on miał MP, 8 magazynków, 500 amunicji do chlebaka, wyrzuciłem na przyrządy do golenia i bieliznę, żeby jak najwięcej amunicji, granaty. I do mnie podchodzi dowódca tego drugiego batalionu, czyli Krysiak, z którym ja wyruszyłem w polu i mówi: słuchaj, co się poddajesz? Ja mówię: nie, pan widzi, panie komendancie, pan, że się nie poddaje. A chciałbyś ze mną iść? Ja mówię: jak żeśmy zaczęli partyzankę, tak możemy i kończyć. I oczywiście mówię: to widzę, że wszyscy tutaj już są załamani, nie wiedzą, co robić, a nie możemy ich namawiać do przebijania się, bo każdemu grozi wyrok śmierci. A więc jak, ale jak zobaczyli moi koledzy z gimnazjum, to ja z tobą, ja z tobą. Także później zgodził się dowódca na 10, ale nas 30 się zebrało i faktycznie przebiliśmy się. Przebiliśmy się. Część poszło później po domach, co błąd wielki zrobili, ponieważ zostali aresztowani, wysłani, niektórzy poginęli, na miejscu rozstrzelani byli. No i ja później widzę, że dowódca umieścił się bezpiecznie sobie na jednej melinie, gdzie może przeżyć, bo on myślał, że to można przeżyć czas, kwestia czasu, ale jednak Polska będzie. A ja, widząc co, poszedłem pod Lidę i tam po tych miejscach, gdzie właściwie chodziłem i znałem ludzi, i tam zostałem złapany. Ja i kolega Olender, który był później tutaj dyrektorem kopalnictwa nawet węglowego. I w ten czas nas prowadzili już do Lidy, ale pierwszy do Krupy. Do Krupowa ja wiedziałem, że później biorą dokumenty ode mnie, a ja broń schowałem w ulu, w gospodarze. Więc nie miałem broni przy sobie, ten kolega też nie. Ale jego zwalniają, bo on miał dokumenty jako małoletni. Jego zwalniali, więc ja mówię: słuchaj, daj znać mojej matce,
że ja zostałem zatrzymany. On wiedział, że matki nie ma, a więc komu? Kolegom, którzy by mnie odbili z tej bolszewiki. I on oczywiście poszedł tam, zasiedli koledzy, ale niestety ja już myślałem, że już jednak doprowadzą mnie, widziałem te budynki w tym Krupowie, więc oglądałem się. On bał się, że ja na niego się rzucę bolszewik, jeden i drugi. Mieli 10-calowe karabiny. W ten stół. No i kazali mi 10 kroków do przodu. Ja te kroki robiłem jak najdłuższe. Kiedy do 10 rzuciłem się do ucieczki. Wtedy, kiedy ja się rzuciłem, od razu oddaję całą serię, całą. Ja się przewróciłem, ale nie to, żeby leżąc, tylko na ręce i odbijałem się. I cała seria poszła nad głową w ziemię, tylko zakurzyło się. Ja to na prawo, to na lewo. No i odbiegłem i w tym momencie oddane były strzały z daleka w kierunku tych Sowietów. Oni myśleli, że to większy oddział, więc zaczęli uciekać i ci koledzy moi też tam byli. Więc ja dobiegłem, wyrwałem pistolet, bo był pistolet uzbrojony i z powrotem na tych Rusków. Wy takie, owakie, poddajcie się. No wystrzelałem to amunicję z tego pistoletu, a ci boją się o mnie, bo ja z pistoletem tylko na ich dwóch uzbrojony, więc dobiegli. Ja wyrwałem karabin, położyłem się na krusznik kamieni, no i za drugim strzałem raniłem ciężko. I nie dowiedziałem się, bo mego kolegi siostra opatrywała tego. No, otrzymał tam w te miejsce, gdzie już do końca życia nie mógł być zdolny. Także ja wtedy powiedziałem, że ja broni już nie porzucę, poszedłem wyciągnąć broń z tego Zula, całą amunicję, wszystko i do mnie przyłączyło coś w ten czas 30 ludzi. Chciałem rozbić tam areszt w tej miejscowości, gdzie było coś. Ale ci ojcowie, synowie, a może ich wypuszczą, po co mamy ryzykować? Ja mówię, panowie, ja tutaj nie mam nikogo, ja w obronie waszej tu staję. Wam chcę powiedzieć, jak nie chcecie, to nie. No i wtedy wyruszyłem na swoje tereny tam w kierunku Puszczy Nackiej i tam natknąłem się na swego dowódcę. I on mi powiedział, ile masz ludzi. Ja mówię, ten czas już miałem na 60 osób. Mówi, przekaż tutaj dla bza. Ten, który był w tej armii niemieckiej. On też przedał się ludzi. On oczywiście otrzymał tych ludzi, a my 10 ludzi wybraliśmy, ja wybrałem najważniejszych. I już zaczęliśmy ten czas w terenie działać przeciwko Rosji. I ten czas walki, po 3 walki dziennie. Otrzymać. Byliśmy wykończeni, bez snu, bez właściwego odżywiania. Mokry człowiek przechodził przez te łąki, rosa, to była gorsza, czasami jak przez wodę bym przeszedł. Wszystko nigdy nie dosuszone było, wszystko mokre na mnie było. Byłem wycieńczony w ogóle, także do łódca przyszliśmy do jednej miejscowości Kolwerenowa. Mówi, no tutaj odpoczniemy na 10. Mieliśmy na 10 dwa karabiny maszynowe, EMP, bardzo dobrze uzbrojeni byliśmy. I w ten czas mówi do mnie, a my teraz pójdziemy tutaj na spotkanie ze sztabu, co dalej robić. Poszliśmy, coś 5 kilometrów i tam na tej naradzie. Oczywiście ja nie brałem udziału, bo to byli wyżsi oficerowie tylko tam. I tam na tej naradzie było powzięte, że organizować organizację od nowa wszystko. Ja mówię do dowódcy, jak my od nowa? Nie mieliśmy. Trzeba było się nam wszystkim nie poddawać w takim razie. No, niestety. I w ten czas właśnie, ja mówię, panie komendancie, idziemy z powrotem do oddziału, ponieważ
nas 10 jest, każdy z nas musi być na tej warcie. A wartę przejmie po was rezerwa. I oczywiście na to rezerwę liczyliśmy, ale nas stało na warcie. Ja przychodzę, patrzę, koledzy wszyscy zamiast w 3 stodołach, to w 1 stodole. No to ja nigdy, a tu bezpiecznie jest, zdjąłem butki. Ale mundur zdejmowałem, także w razie czego to tylko na siebie. I te szleje, które, na których były te magazynki. W ten czas nie obudzono mnie, bo okazuje się, że z rezerwy przyszedł na wartę ze wsi. Ale jednak nie mogłem zasnąć. Napięcie jakieś było, taki niepokój, jakieś przeczucie. I w tym momencie godzina 5 rano strzał pada. Ja od razu tak jak sobie miałem zaplanowane na siebie wszystko, nawet już skarpet nie brałem, tylko na nogi soperki, za automat i nie wybiegałem z tej stodoły, a najbardziej byłem trzeźwy, jak się to mówi w ten czas, bo wszyscy byli tak zmęczeni, zaspani, że nawet nie mogli swoją broń znaleźć. Ja podciągałem się pod bramę tej stodoły i oni myśleli, że oni otworzą ogień, Sowieci, jak brama, że my będziemy uciekać. Tymczasem ja przed bramą wymierzyłem automat, magazynki zdjęłem, 2 obok położyłem i w ten czas pchnąłem, ale nie podnosiłem się, leżałem. W ten czas zasypani zostaliśmy ogniem takim, że nikt by z nas nie wyszedł. I wiedziałem, że to odbywa się w ten sposób, że oddają serię, a później cisza następuje. Przeładowanie magazynków czy też i oni cisza, a w ten czas ja widząc, leżąc, widząc skąd, w jakim miejscu oni strzelali, ja otworzyłem huraganowy ze swojej broni, z automatu. To było blisko i w ten czas, kiedy przy drugim magazynku skok robię, padam, przewracam parę kozłów w bok i z drugiej strony znowu. I pod moim ogniem wszyscy wybiegają. Wybiegają, jak z 2 karabinów maszynowych zaczęliśmy trać. Wszyscy przebijamy się. Okazuje się, że było ich 150. Przebijamy się i oni nawet nie zauważyli, żeśmy się przebili, bo to tam drzewa, takie sosny rosły, bo to jak zwykle domki pojedyncze, więc my dobiegamy do wsi, chłopie chwycili za broń, panowie pomożemy, ale przybiega jeden chłopak, mówi panowie, wymordowali mnie ojca, matkę, wszystkich zamordowali, spalili dom, poszli drugie 2 domy jeszcze, ten jest ja. Popatrzyłem na determinację, jak patrzę się na nas, co my powiemy na to. Ja wtedy zwracam się do komendanta swojego i mówię, panie komendancie, daj pan polecenie tym gospodarzom, ażeby oni schowali tą broń, a my tutaj nie będziemy zakładać zasadzki, bo spalą wieś. Idziemy pod miasteczko. Będą oni wracać i w ten czas. I tak się stało. Pod miasteczkiem Werenowo zrobiliśmy zasadzkę i proszę wyobrazić, nadjechali po 5 godzinach leżenia. Już myśleliśmy, że już nie będę jechać. Ja byłem, nas 2 położyło się przy drodze i mieliśmy na siebie wziąć ten ogień cały, a z boku w ten czas krzyżowy ogień mieli koledzy otworzyć ogień po tych bolszewików. Tymczasem ja przypuszczam, że mogą zamiast z przodu, to z tyłu. Więc mówię, my odskoczymy. Tutaj w Jagodnik, a to było 21 czy 5 sierpnia. Skoczymy, puścimy, nasi koledzy otworzą, a my przeskoczymy drogę i w krzyżowy ogień będziemy. I tak się stało. Otworzyliśmy. Później myślę, oni taki niby to dołek taki był, czy coś, trudno ich było. Ludzie mogliby dostać nie jedną kulkę.
Więc ja podsuwałem się i rzuciłem granaty. I wtedy widziałem psychologicznie, że każdy ciśnie głowę. A to moje granaty. To ja wiem, że drugi już granat nie rzucę. Zerwałem się, miałem automat. I tak z 20 metrów posiałem po nich. Posiałem, ale odskoczyłem, bo jak się mówi, trup czasami strzela. A więc odskoczyłem, przyklęknąłem i obserwowałem. Ale nikt nie unosi się. Nie unosi się, nikt nie podnosi głowy. No to znaczy, że wszyscy wykończeni. I w ten czas właśnie z kabiny samochodu wypada. Udaje. Mówię, udaje koledzy zabitego. Zabity nie otworzy kabiny. Po nim. I w ten czas on usłyszał, widocznie zrozumiał. Może nie umiał, rozumiał ten język polski, więc zerwał się, a widział z tej kabiny, gdzie jaka luka między nami jest w tą lukę. Ja puściłem się za nim, ale byłem obciążony tą amunicją, granatami, a więc nie mogłem to. Więc przyklęknąłem i oddałem serię, serię krótką, bo najcenniejsza seria jest w ten czas. Trafiam go, on pada. I zrywa się jednak, zrywa się. I w ten czas ja dobiegam, on ręce do góry podnosi. Ma przy sobie pistolet Kazachstan, tak jak my nazywaliśmy, że kaburę drewnianą, że można było jak z automatu strzelać, to był 10-strzałowy. Więc za pistolet, ja mówię, jeszcze jedno drgnięcie, to serię tobie dam. A on mówi, nie zabiję, bo nie ubiwaj. A ja mówię, ty teraz prosisz, żeby ciebie nie zabijać, a ty ile raz, a za co? Ja tobie wyśpiewam cały akt oskarżenia. Za co tych ludzi mordujecie? Za co tych niewinnych dzieci pomordowaliście? I ty teraz prosisz o darowanie tobie? On zaczął prosić. Powiem tak szczerze, odruch taki miałem, że może jego i puścić. Niech powie drugim, że my jednak jesteśmy ludzcy. Ale jak pomyślałem o tych ludziach, to ja mówię, ty tyle będziesz żył, co ze mną rozmawiasz. O Katyniu wszystkim nie mówi śpiewane, a wtedy on widział, że już nie ma ratunku, chwyta za broń, ale ja byłem szybszy, kładę jego od razu trupem, do mnie podbiegł tylko Hucu, pseudonim Zdanowicz-Wile. Mówi, co ty robisz, ty z nim rozmawiasz, on przecież chwyta za broń przeciwko, no ale ja byłem szybko. Położyliśmy, patrzymy, ja podchodzę, zerwałem mu to oznaczenie, jakie miał. No i rzucam to oznaczenie, dowódca podbiegł, co ty robisz, przecież to złoto. Mówię, to wszystko pachnie, to złoto pachnie krwią. Okazuje się, sięgamy do kieszeni, wyciągamy dokumenty, bo należało nam dokumenty, żeby zabrać. I co? Mianowicie, jechał po drugie oznaczenie do Stalina. Dostał najwyższe oznaczenie Heroi Sowieckiego Sojuza od samego Stalina. Dalej dokumenty mówią, że jest to naczelny dowódca NKWD na całą Białoruś. A więc zabiliśmy naprawdę bardzo wybitną osobę, a że wybitną to świadczy dzisiaj, bo prosiłem, żeby zrobili zdjęcie, bo dwa pomniki jemu i tym żołnierzom, tym oficerom tylko, cośmy zabili, postawili oni, bo zwykłych żołnierzy to tam, gdzie się popadło, to oni tam chowali. Także na szczęście, jak zostałem aresztowany tutaj w Krakowie, pójdę do Gdańska, przetrzymałem śledztwo, nie przyznałem się do niczego i do tego, co ja zrobiłem, bo byłbym na pewno na Lubiance w Moskwie siedział, a nie tutaj chodził. Dziękuję. Chwała! Bo!
Dziękuję bardzo.